Biblioteka Publiczna w Małyszynie poleca sagę 200 wiosen Grażyny Joromin-Gałuszka. Pierwszy tom Folwark Konstancji, drugi tom Niebieska Sukienka, trzeci tom Spóźnione Powroty. Jest to 200-letnia historia od roku 1815, w której przeplatają się wielkie i małe dramaty, smutki, radości, miłość i nienawiść, dobro i zło, rozstania i powroty, czyniąc z tej opowieści pełną zaskakujących zwrotów w akcji na tle dramatycznych wydarzeń historycznych XX wieku. I może przeczytam fragment tej sagi, drugiego tomu może. Nie miał wyjścia w tajdze. Po zjedzeniu ostatniego konia została tylko kora, trawa, korzenie, w najlepszym wypadku jagody. Wrogo nastawionych burjaków należało unikać w równym stopniu co wojska. Zatem trzeba było w końcu pożegnać towarzyszy niedoli, rozproszyć się i szukać ratunku na własną rękę. Dobrzy ludzie od czasu do czasu nakarmili, dali coś ciepłego na grzbiet, więc jakaś iskierka nadziei na ocalenie i powrót, choćby na krótko, do bliskich trafiła gdzieś na dnie serca i kazała iść dalej. Szedł więc. Od czasu do czasu trafiała się jakaś furmanka, od czasu do czasu spotykał dobrych ludzi, którzy dali mu na parę dni dach nad głową. Przeważnie jednak szedł, szedł i szedł. Kiedy wreszcie pewnej nocy stanął pośrodku pól i spojrzał na rozgwieżdżonym niebie dolinę, zdawało mu się, że umarł i dotarł do raju. Tak nierzeczywisty to był widok. Upadł na kolana, pochylił zarośniętą twarz starca do ziemi i dopiero wtedy nad sercem, które przez tysiące mil gnało go do przodu, wziął górę rozum, a ten kazał mu zadać sobie jedno pytanie. Co ja najlepszego zrobiłem? Dlaczego tych, do których szedłem, narażam na takie niebezpieczeństwo? Dziękuję bardzo.